Hejsan, z tej strony Aldona ze Szkoły Języka Szwedzkiego Talerna. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o szwedzkich książkach. Prawdopodobnie ktoś z Was właśnie sobie pomyślał o szwedzkich kryminałach, ale nie tym razem. Tym razem sięgamy do klasyki. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie powiedział tekstu w stylu no jasne, pewnie, że czytałem lalkę. Także dzisiaj wyciągniemy sobie te wszystkie szwedzkie lalki, czyli lektury obowiązkowe, które ukształtowały szwedzkie społeczeństwo. Na tej liście nie ma bajek dla dzieci, bo to jest zupełnie nowa osobna kategoria, która mogłaby tę listę zdominować. Ale jeżeli będziecie chcieli usłyszeć, poznać najlepsze książki szwedzkie dla dzieci, to dajcie znać w komentarzu, taki film również dla Was przygotujemy. Także nie znajdziecie w tej liście kryminałów nowych, ponieważ sięgamy do klasyki, i nie znajdziecie literatury dziecięcej. Film ten powstał dla Magdy, która jakiś czas temu napisała do nas wiadomość, że chciałaby dowiedzieć się, jakie książki mam za plecami, kiedy nagrywam filmy. Dzisiaj akurat książek nie mam, bo nagrywam w innym miejscu, ale jeżeli też jesteście ciekawi, jak wygląda moja biblioteka, to zostańcie do końca tego filmu, bo opowiem o tym na samym końcu. Przygotowując ten film, przetrząsałam różne fora internetowe, czytałam różne rankingi 100 najlepszych szwedzkich książek i w ten sposób powstała taka lista 10 pozycji, które cały czas pojawiały się we wszystkich możliwych miejscach. Także jeżeli jakiejś książki brakuje, bo na pewno znacie ich jeszcze całe mnóstwo, też napiszcie w komentarzu, bo warto, żeby o nich mówić. Także zapraszam na nasz przegląd szwedzkich książek wszechczasów. Gösta Berlings Saga, Selma Lagerlöf. Polski tytuł to po prostu Gösta Bering. To debiutancka powieść Selmy Lagerlöf, której akcja rozgrywa się w latach 20. XIX wieku w Värmland. Główną postacią w książce jest były ksiądz, wyrzucony za pijaństwo z lokalnymi hulakami, i kawaler do wzięcia, Gösta Bering. Gösta staje się bezdomnym włóczęgą, który po różnych perypetiach w końcu podpisuje cyrograf. Książka została przetłumaczona na ponad 50 języków. Den Alvor Samarieken, Hjalmar Söderberg. Tytuł można przetłumaczyć na Poważna gra czy Gra na poważnie. Jest to historia dwójki kochanków, którzy przez różne koleje losów nie zostają ze sobą i poślubiają kogoś innego. Po 10 latach spotykają się znowu, a pomiędzy nimi rodzi się na nowo uczucie, które prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Utvandrarsviten, Wilhelm Moberg. Powieść, na którą składają się 4 części. Fabuła skupia się wokół wielkiej fali emigracji do Stanów Zjednoczonych. Dzięki powieści można przyjrzeć się z bliska, jak dramatyczna była sytuacja mieszkańców szwedzkich wsi w XIX wieku i co zmusiło ludzi do podjęcia ogromnego ryzyka i przepłynięcia Atlantyku w poszukiwaniu lepszego życia. Aniara, Harry Martinson. Epos składający się ze 103 pieśni, wierszy. Akcja rozgrywa się na pokładzie wielkiego statku kosmicznego Aniara, który regularnie kursuje na swojej kosmicznej trasie, transportując 8000 osób z Ziemi, zwanej Doris, na Marsa i Wenus. Ziemia została zanieczyszczona przez degradację środowiska i wojnę nuklearną. Podczas jednej z takich podróży Aniara zmuszona jest do nagłego zboczenia z kursu, by uniknąć zderzenia z asteroidą. Statek gubi się gdzieś w nieskończonej przestrzeni kosmicznej. Martinson otrzymał za Aniarę Nagrodę Nobla w 1974 roku. Röde Orm, Franz Bengtsson. Akcja tej dwutomowej powieści przygodowej rozgrywa się w czasach wikingów i opisuje perypetie głównego bohatera, Urma Tostessona, zwanego Röde Orm, czyli Czerwony Wąż, ze względu na kolor swoich włosów. Jego wielka przygoda zaczyna się w momencie, gdy siłą zostaje wcielony w wikińską załogę, która wyrusza statkiem w kierunku Galicji, by ją splądrować. Sjöjsaren of Portugalien. Kolejny raz pojawia się na liście Selma Lagerlöf. Książka ta została przetłumaczona na język polski pod tytułem Tętniące serce. To historia ojca, który ponad wszystko kocha swoją córkę. Kiedy ta wyjeżdża do Sztokholmu, słuch po niej ginie. Zrozpaczony ojciec znika w swoim świecie marzeń, w którym jego córka jest cesarzową Portugalii, a on sam również mianuje się cesarzem.
mimo że mieszka w małej wiosce, zaczyna dzierżyć cesarskie regalia i kwestionować obecną hierarchię społeczną. Zaczyna zasiadać w pierwszej ławce w kościele i na miejscu honorowym podczas różnych uroczystości. Próbuje też nawiązać relacje z właścicielami okolicznych majątków. Stotserien, Pierre Anders Fogelström, czyli seria powieści, która w piękny sposób opisuje historię Sztokholmu w latach 1860-1968. Jednym z głównych bohaterów jest Henning, który przybywa do swojego wymarzonego miasta po świetlaną przyszłość, ale zderza się z rzeczywistością. W tamtym czasie bowiem Sztokholm przechodził transformację w miasto przemysłowe z wieloma możliwościami. Jego jednak czekają lata ciężkiej pracy. Hans Nordestit, Eivind Jonsson. Akcja rozgrywa się w czasach panowania Karola Wielkiego, a trafiamy w środek powstania przeciwko władcy. Oczami głównego bohatera, Johannesa Lupigrisa, widzimy wpływ wielkiej polityki na życie ludzi. Din Stund på Jorden, Wilhelm Muberi. Nostalgiczna historia szwedzkiego emigranta w Stanach Zjednoczonych, Alberta Cashona, który swoje ostatnie dni spędza w hotelu Laguna Beach w Kalifornii, na wybrzeży Pacyfiku. Jego myśli wracają do rodzinnej tragedii, która wydarzyła się 50 lat temu. Jego brat Siegfried zaciągnął się do wojska, ale zachorował i zmarł. Te rozważania skłaniają Alberta do refleksji nad własnym życiem. Jul oratoriet. Göran Tunström. Oratorium na Boże Narodzenie, bo tak można przetłumaczyć tytuł, opiera się o tragiczne wydarzenie z przeszłości. Babcia narratora zostaje zdeptana przez stado krów, kiedy idzie do kościoła śpiewać. Powieść ta jest historią rozciągającą się na 3 pokolenia rodziny, która doświadczyła tej tragedii. No to czas na to, żeby zajrzeć do wspomnianych półek z książkami. Tutaj mam 2 półki, na których stoją książki. Jest jeszcze jedna tajemnicza szafa za witryną, w której znajdują się książki, no takie wartościowo-wiekowe, bo pochodzą z międzywojnia, z okresu powstania warszawskiego, więc one muszą stać w specjalnych warunkach za szklaną witryną, także tutaj ich nie mam. Ale to są 2 półki, z których najczęściej korzystam, albo które niedawno czytałam. I teraz tak, więc to są pomieszane książki moje i Adama. Adam lubi Glukowskiego, więc jest tutaj kilka egzemplarzy Glukowskiego stoi. Jest dużo książek do nauki języków. Ja w swoim życiu sporo tych języków się uczyłam, najbardziej hiszpański, włoski. Niemiecki miałam w podstawówce, więc gdzieś tam te książki zostały, jakieś stare słowniki do języka angielskiego. Najwięcej książek na półkach zajmują książki związane z branżą filmową, ponieważ ja studiowałam montaż filmowy, Adam skończył reżyserię filmową, także sporo jest tutaj książek poświęconych tej tematyce. Jest też dużo kryminałów różnych, jest Stephen King, znowu języki obce się przewijają. Tutaj znowu jakieś filmy. Niedawno dostałam prezent od męża. Fundusze na podróże. Więc przechodzimy do najciekawszej półki, czyli tego, co ja mam tutaj ciekawego, związanego ze Szwecją, z językiem szwedzkim. Chociaż nie, bo jeszcze tutaj faktycznie jest półka. Na tej półce stoją książki związane z moimi studiami, czyli przez literatura poświęcona Ameryce Łacińskiej, bo to studiowałam parę ładnych lat. No i co? I dalej mamy tutaj książkę Zosi Jagiełło Lindström, Radość gotowania po szwedzku. Jeżeli nie macie, to bardzo polecam. Jest Katarzyna Tubolewicz, jest Elizabeth Ospring. Tutaj mam też trochę książek podróżniczych. Jest Miłoszewski, którego uwielbiam. Także i ostatnia półka to są książki po szwedzku. Jest tutaj przewaga książek dla dzieci, no ale znajdą się też takie tytuły dla dojrzalszych. Jest też dużo o kuchni. Jest dużo o szwedzkich tradycjach. I też są takie, to też bajki. Przewaga chyba Astrid Lindgren tutaj na tej półce. Jest, są też jakieś biografia Mandela, Nelsona Mandeli raczej. I coś tam o filmie po szwedzku. O, a tu się coś nie zmieściło. A jeżeli miałabym wskazać
ulubioną książkę of all time. To może was trochę zdziwić, bo nie ma to ani wspólnego z Ameryką Łacińską, ani ze Szwecją. Jest to książka Tiziano Terzaniego w Azji. Tiziano Terzani był włoskim reporterem, korespondentem wojennym. Pisał m.in. dla Corriere della Sera, dla Der Spiegla, dla francuskojęzycznych również gazet. W każdym razie książka ta opiera się o historię jego, kiedy wróżka w przepowiedni powiedziała mu, że jeżeli wsiądzie w cokolwiek latającego, czyli helikopter, samolot, to spadnie. Więc ta książka jest zapisem jego podróży lądem po krajach azjatyckich w latach 70. Jest to wspaniały obraz tych krajów. Jeżeli interesujecie się trochę Azją, to na pewno wam się to bardzo, bardzo spodoba. W ogóle wszystkie książki Tiziana Terzaniego polecam. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję, że zostaliście ze mną do końca i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hejdo!